Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hammerthing. No i tak, dziś na wstępie mogę wam powiedzieć tyle, że szykuje się tutaj dużo do zrobienia. I to nie szczególnie w dobrym tego słowa. Kacnie to ujmując, no, dopadło nas. A sprawa, jak konkretnie pracujesz? Tego. Zająć. Rozpoczynając od postawienia farmy, którą... A nie, farmy już mamy. Dobra, to rozpoczynając od nauki gotowania. O czym pomyślimy co dalej. Ale definitywnie będziemy... ...stawić. Nawet niech stoi tutaj, nie będziemy... Już mamy jednak, czy posiadamy... Nie posiadamy kowalstwa. Okej, to już trochę skomplikuje sprawy. Ale mniejsza. Niech rozgrywka już ruszy. Jak zalecają? Tego potrzeba... Oj... Dużo rzeczy. Dobra, to tak... Do palni trzeba wziąć jeszcze. Kołas i dobra. Tylko, że jest nieciekawa. Posłać naszych kasnoludów na zrobienie najważniejszej rzeczy, jaka jest, czyli wykupienia... ...każdego pożywienia, które... nadziemnych towarzyszy. No i tak. Mamy tutaj czwórkę towarzyszy krasnoludzkich. Mamy mnóstwo planów. Nie do końca może optymalnie. To one pomysły moje. Tak, dopóki się tego nie zajmiemy, to będą... A, i przy okazji tak... gratulacje, masz swój domek pierwszy. Tam w sumie nie jest to może jakoś szczególnie głupie, ale wiecie, no, w ten sposób nie mamy handlować z nimi, chociaż... A nie, mamy chochlę już jedną. O, to będzie można gotować jednak. Latarnia niech będzie. I tak, właśnie zapomniałem też dodać. Mamy już drugie miejsce, w którym... ...dania robić i tak dalej, więc... To już postępy względem tego, jak to wyglądało oryginalnie. Skoro mamy już tutaj to, to czy da się robić coś dobrego z... ...z grzybami? Zawsze będą cztery gulasze z grzybami w siedliszczu. Jakoś to pewnie sobie poradzą. Wszystko. Który był naszym kucharzem? Zobaczymy, którego zmusić do wzięcia w chochli. Jak zajmujesz ogólnie? Gotowanie, rolnictwo możesz pomagać, arkana. Jasne. Mamy młot na chochle. Tam będziesz mógł nam gotować zupy z grzybów. Ile mamy? Ten wysoki. Dobra, to jest nastawione. Bulion z krabów, pieczone mięso. Pieczone mięso. Dobrze, że naatakują nas szczury. Jesteśmy uratowani właśnie, powiem wam szczerze, przez te szczury. Jeszcze nie mam medycyny, dobra, czyli jeszcze leków nie posiadamy. Ale wybaczcie, kaszel. Ale tak zdarza się niestety. Jeśli to możemy bardzo fajnie sprzedać, jak tak myślę.
Szkoda trochę tego. Więc może najpierw będzie, jeśli po... Wybaczcie, naprawdę. Ale jeśli pozwolimy na spokojnie im to zrobić. Chodź. Teraz mi zaczyna śpiewać znowu. Mamy tu szczurze nory. No, powiem szczerze, wiem, że mam niby na nie zadanie, ale powiem szczerze, nie chcę ich niszczyć. W ten sposób mamy dostawy szczurzego mięsa, co znacznie powinno uprościć. Ale dobra, mniejsza. Teraz tutaj... Razu. Tak, tutaj tak. Teraz kto może, czy niech atakuje. Tutaj widzę bronią. Okej, ale te szczury też widzę, że już... Nie chciałem tego robić, bo niby właśnie szczury, mięso, te sprawy, ale... Ten i tutaj... Chcę mieć chociaż częściowo spokój. Tak. Dzielny krasnolud sam w pojedynkę. Ściem. To tak. No ale dobra, wracając. Chociaż nie wydaje mi się, to jest... Wiem, jak temu zaradzić. Nie jest to może najlepsze. Oj, nie. Zaczynności jeszcze tutaj się póki co, wiecie, odgrodzimy. Damy, dopóki właśnie nie ogarniemy. I teraz zniszczą wszystko, bo... Chyba mocno zepsułem. Mieliśmy 54 monety i nagle już nie mamy. Chyba lepszym pomysłem będzie, jeśli bym... Powiedzmy sobie szczerze... Nie wiem, czy jest to najlepsze. Idealny moment, mówiąc szczerze.
wiedzy, o której może nawet nie tyle zapomniałem, co ostatnio wziąłem na gotowanie. Akurat odtworzymy. Też wiecie, spokój ogólnie ze wszystkim, więc kość. Jest jeszcze ten etap, kiedy mieliśmy. Teraz muszę to mądrzej zagospodarować. Tą gazę. Lepiej będzie, jeśli po prostu się wstrzymamy, póki co z zakupem żywności. Zaraz zaczniemy gotować tutaj z grzybów. To jeszcze nie jest na tyle groźne, żebym się tym tak strasznie przejmować, chyba. Dwa kuchni. Pane mięso. Staje się, żeby zawsze było w siedliszczu 4 sztuki, po jednej na krasnoluda. Jak w siedliszczu też będą tak zaczynać. Mamy taki star. No i dobra. Dobra, jakoś deszczu. Teraz tutaj szczury? Rady. To przesad, naprawdę? Za chwilę będą tutaj takie. Zostawimy to jedno miejsce. Jakoś mi się widzi. Do głębi góry. Tak. Trzeba to zrobić, co to zrobię, byśmy tylko... Thank you.
No, jakoś sobie będziemy musieli z tym poradzić. A póki co, zobaczmy, jak tam wygląda sytuacja. Rosną. Gold dostaje swoją chałupę. A więc zrobimy idealnie. Radę, jeśli chodzi o sam dostęp. Idealnie, więc się udało, dobra. Teraz mamy w sumie jak to już ogarnąć. Dobra. Kwestie mieszkaniowe będziemy mieli załatwione. I tak wiem, że będę mógł kominki jeszcze dać. Odkrywanie góry i na medycynie. Tak co, ale stwierdzam, że medycyna będzie bardzo potrzebna. Tak, luty to nie będzie problem. Tylko ciekawi mnie, skąd one się ciągle biorą. Dobra, bo... A powiedzmy, że postawimy go. Tak, to będziemy mieli szpitala, jeśli chodzi o B. Asu, kiedy nam się to uda? Mamy nikogo, kto jest dedykowanym handlarzem? A nie, mam tylko aż... mam tylko jednego handlarza. Zobacz i niech oni po prostu... Ma tego ulubionego drugi... Jedna niech... Handlarzem druga niech po prostu będzie... Wybierać handlarza i jakoś to wyjdzie. Dobra. Aby brakuje, miedzi mamy, na szczęście. Ale dobra. Chyba lepiej będzie, jeśli... Nawet owców po prostu na razie się. Zaraz więc tak to rozkopię. No, ale dobra, jak się zabarkodujemy, może niedługo.
Później w sumie będzie można już chować to wszystko. A, finansowy w ten sposób się poznać. Inteligencja kasnoludów nadal nie jest idealna, jak tak patrzę przez to. Palić, bądź co bądź. Radzą sobie lepiej niż sobie radzili wcześniej. O nie, no i atak szczurów, oczywiście. Nie wiem skąd się nawet wzięły, ale prawdopodobnie znowu będę miał ten sam problem. Ten stoi w miejscu zamiast walczyć. Halo? No dwóch bez przytomności. Jeszcze czego? Dobra, chyba mamy leki. Mamy, dobra, ktoś poszedł kupić te gazy, super. Pewnie już wszystkie zużyli jak na złość znowu. Do widzenia. To priorytet niski. Umrze. Umrze na kasnolud, po prostu by nikim pójdzie handla. No trudno. To wszystko są moje błędy. Będę mówił, że cudzo. Ja zawiniłem. Albo jeszcze co nawet lepiej zrobię. Nieaktywny. Nieaktywny. W ten sposób, jak już zabraknie materiałów, to zaczną szybko po prostu. Może to jest sposób na to, żeby ich zrobić. Znowu nie ten przycisk. Wszystkim pozwolę handlować, tylko proszę, niech ktoś w końcu pójdzie. Nie. Zrobię wszystko, żeby tylko tego nie zrobić. Aha, no super po prostu. Super po prostu, wiecie, super. I wybaczyć, tak zamilkłem przez chwilę, ale dosłownie, no. Ja nie wiem, co ja mam tu mówić. Sytuacja jest okropna, nie podoba mi się i... Nie wiem, co dalej z tym zrobić. Ona nam padła.
Sprzedać to przynajmniej. Dalej sprzedawać. Gazy przy okazji. Mamy trzecią wioskę. O. To nie jest to, czego potrzebujemy najbardziej. A jednak będę musiał zrobić to, co planowałem od początku. No i trzeci bez przytomności, no super. Nie, nie, nie. Po prostu nie, no. A gazy to rzeczywiście nikt nie kupi. Dobra, nie, niech tutaj zostanie jakieś takie 8. Też 8. Nawet, niech nawet będzie 4, 6, proszę. Szybko po prostu działaj, kup te gazy. Dobra, wyłączymy to. Wyłączymy to. Wyłączymy to. Po prostu idź zająć się swoimi braćmi. Dawał pieniądze dla siebie i tyle. Gazy nadal nie kupuję. Żarty? Naprawdę są żarty? Wiecie co? Właśnie o takich momentach mówię. No, i pierwszy kosmonaut nam zmarł. Super. Super po prostu, widzicie? No. Oto Hammerting! Tu chwaliłem, że poprawili się, a tu proszę. A leków. Ale zamiast pójść po leki, co ten będzie kopał? Nie wiem, na bazie czego wybierają sobie priorytety. Ale to jest po prostu bez sensu. Chciałbym lubić Hammertinga, bo gra się w miarę przyjemnie, no ale w takich momentach, to tutaj nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Po prostu... A to po prostu, no widzicie. Chcę robić wszystko, tylko nie to, co jest potrzebne, żeby... Super, kolejny. Co z tego, że umierają? Widzicie? Dlatego mówiłem, nie wiadomo ile będzie tych odcinków. Teraz Hammerting pokazał po prostu swoje całkowite piękno. Sądzę, że wszyscy, którzy to oglądają, się zastanawiali nad tym, czemu ja tak narzekam, co jest nie tak z Hammertingiem. Po prostu priorytety krasnoludów czasami są tak głupie i dziwne. Więc tak. Ja w tym momencie zakończę odcinek. Dalej tu prowadzić, pokazywać.
Zatem nie robię tej przerwy, bo chcę coś innego robić, dlatego że inteligencja mnie trochę, powiedzmy, załamała swoją głupotą. Teraz pokazał po prostu to już kwintesencję idiotyzmu zawartego w tej grze. Więc no, przykro mi, że do tego doszło, ale jeśli komukolwiek się gra podoba, jak najbardziej oglądajcie u innych, kupujcie czy coś, ale ja do tego raczej nie wrócę. Chyba że w koopie, bo jest tryb koop, który z chęcią bym zobaczył. Wiecie, tam może każdy by miał jakieś swoje krasnoludy czy coś i jakoś by było lepiej, ale dobra. Ja na tym kończę. No i trzymajcie się. Hej, hej.